naszą działalność. W związku z tym po wstępie, po organizacji, prawda, ponieważ musieliśmy organizować się od początku, postanowiliśmy również w porozumieniu z naszym Departamentem Edukacji w Poznaniu taką konferencję zorganizować. Szczególnie pod tym kątem kształcenia dualnego, który mam nadzieję, że w liście prelegentów jest jak najbardziej istotny i słuszny na chwilę obecną. Biorąc pod uwagę również to, że specyfika naszego rynku pracy jest taka, jaka jest. I jak Państwo zauważyliście, zaprosiliśmy na tą konferencję 13 prelegentów, być może to będzie szczęśliwa trzynastka, którzy chcielibyśmy, żeby się podzielili swoimi doświadczeniami, które mają już zarówno w kształceniu dualnym po stronie i szkolnictwa, czyli jednostek edukacyjnych, ale również po stronie przedsiębiorców. Tak jak już mówiłem na wstępie, kształcenie dualne to jest umiejętne połączenie kształcenia ogólnego, które się odbywa w szkole, gdzie odbywa się przygotowanie do również tych praktyk, ponieważ uczniowie z zasady i zgodnie z programem poznają zarówno przedmioty ogólne, ogólnokształcące, ale również zawodowe oraz połączenie tego z nabywaniem umiejętności praktycznych, które się kształtuje w procesie praktyk, które odbywają się w zakładzie pracy. I tutaj mamy dwa modele. Jeden to model, który polega na kształceniu osób młodocianych, a drugi, gdzie osobą podpisującą umowę na kształcenie, na odbywanie praktyk jest szkoła branżowa czy zawodowa. To różnie bywa. Z naszych ocen i z rozmów, które prowadzimy, można powiedzieć w ten sposób. Są firmy, które widzą potrzebę takiego kształcenia, tak, z prostej przyczyny. To jest wartość dodana dla swojego przedsiębiorstwa, ponieważ przez okres 3-letni taki przedsiębiorca obserwuje potencjalnego swojego przyszłego pracownika. I tak jak go wykształci, wyszkoli, tak potem będzie miał, prawda? Jeżeli on spełni oczekiwania pracodawcy, to wówczas na pewno znajdzie zatrudnienie. A chyba nam o to wszystkim chodzi. I mam nadzieję, że ta świadomość pracodawców będzie coraz większa.